Dzień dobry Państwu, Adam Rak i co nowego złotego w czwartek 23 kwietnia. Witam i zapraszam do przeglądu kalendarza makroekonomicznego dostępnego na stronie www.comparic.pl. Jak widzimy, pierwsze dane już za nami, dane z Japonii. Mowa tutaj oczywiście o wskaźniku PMI, między innymi dla przemysłu, wskaźniku wstępnym. Te dane są wstępne, podobnie jak dane, na które czekamy. Mimo wszystko tutaj zwraca się uwagę na nieco gorsze odczyty, niż by się można tego spodziewać w Japonii. Zobaczymy, jak te odczyty wypadną w Europie. Bilans handlowy Chin to również był ważny odczyt. Odczyt, który mniej więcej był zgodny z oczekiwaniami. Czekamy natomiast na kolejne wskaźniki PMI w Europie. Francuski, niemiecki, włoski dla całej strefy euro, a także brytyjski PMI dla przemysłu, PMI dla usług. To dziś będzie w centrum zainteresowania rynku. To są dane oczywiście wstępne za kwiecień. One pokażą nam, czego możemy spodziewać się po kwietniu. No i miejmy nadzieję, że pokażą nieco optymistyczny wskaźnik, optymistyczny ton. Po południu, godzina 14:30, kolejne ważne dane i kolejne dane dotyczące oczywiście amerykańskiego rynku pracy. O godzinie 14:30 poznamy zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych, 4,2 miliona nowych wniosków. No, zobaczymy, czy tutaj amerykańska gospodarka sprosta temu wyzwaniu. O godzinie 16 natomiast sprzedaż nowych nieruchomości, sprzedaż nieruchomości na rynku pierwotnym i to będzie ostatni ważny raport tego dnia. Oczywiście wskaźnik PMI wstępny dla usług czy dla przemysłu o godzinie 15:45. Natomiast na wykresy, na wykresach całkiem sporo się dzieje, chociaż nie wygląda. Wczorajsza sesja dla polskiego złotego była mimo wszystko nieco słabsza, nie tylko względem euro, ale względem wszystkich de facto walut. No i widzimy, co tutaj się dzieje. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wybicia. To z całą pewnością jest jeden z kluczowych czynników, dla którego stwierdziłem, że wczorajsza sesja była nieco ciekawsza. Natomiast poza tym wybiciem, no tak naprawdę ciężko tutaj jest cokolwiek więcej powiedzieć. Samo to wybicie nie należało do jakkolwiek silnych. Widzimy tutaj doskonale, jak ta świeca się ukształtowała. Mamy niewielkie dosyć ciało, cienie po obu stronach świec i relatywnie niski obrót, relatywnie niski wolumen, który tutaj wskazuje, że to wybicie raczej nie było takim kulminacyjnym wybiciem, nie było czymś, na co czekaliśmy, czymś, na co warto zwrócić uwagę. No, z całą pewnością 4,55 zł zostało przetestowane i na coraz wyższe szanse, na coraz to wyższe poziomy na euro.pln muszę zwrócić uwagę. Mimo wszystko raczej bym tutaj oczekiwał dalszej konsolidacji, no chyba że dzisiejsza sesja będzie sesją kontynuacji i powrócimy już na stałe powyżej poziomu 4,55 zł. Niemal identyczna sytuacja rysuje nam się na franku szwajcarskim, z tym, że tutaj frank szwajcarski nieco lepiej sobie poradził. Wczorajsze wzrosty rzędu 0,44% ponownie doprowadziły nas do testu okolice 4,33 zł. Podobnie jak w przypadku euro, z czwartkową sesję rozpoczynamy od delikatnej korekty. No i teraz pytanie, czy rynek będzie mieć siłę do kontynuacji tego ruchu wzrostowego, do przetestowania okolicy 4,35 zł, czy raczej powróci do konsolidacji, powróci tutaj w rejony chociażby 4,30 zł? To jest pytanie na dzisiejszą sesję, to jest pytanie, na które oczywiście odpowiedź będziemy znać dopiero jutro. Funt brytyjski, tutaj słabość polskiego złotego również dała się we znaki. Dosyć wysoka zmienność w trakcie ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. We wtorek mieliśmy dosyć wyraźne spadki rzędu 0,8
0,6%, a już wczoraj mieliśmy wzrosty i to wzrosty przekraczające 0,9%. No, mamy tutaj niemal identyczną sytuację jak mniej więcej na początku miesiąca. To wszystko tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że brytyjski funt nadal będzie konsolidował i tutaj wydaje się, że test okolic 5,23 zł w tym momencie jest całkiem realnym scenariuszem. No, chyba że tutaj brytyjski funt ponownie trafi na ostrzał niedźwiedzi, wówczas możemy spodziewać się ponownego testu 5,15 zł. Dolar amerykański, który w trakcie wczorajszej sesji również rozbudzał emocje. To, co działo się we wtorek, można nazwać czystym risk off. To, co działo się w trakcie wczorajszej sesji, to był raczej powrót właśnie do tych sentymentów risk on, czyli nieco bardziej ryzykownych inwestycji, nieco mniej boimy się skutków koronawirusa. To też miało wpływ na amerykańskiego dolara, to też miało wpływ na chociażby polskiego złotego. Dolar amerykański, podobnie jak frank czy euro, wybija tutaj formację konsolidacji, testując okolice 4,20 zł. Te wczorajsze maksimum jest dopiero na poziomie 4,21 zł. Mimo wszystko 4,20 zł wciąż trzyma ten poziom, czy wciąż trzyma cenę w ryzach. No i teraz pytanie, czy dolar amerykański znajdzie ponownie siłę, aby tutaj dołączyć do wzrostów, aby tutaj kontynuować te wzrosty i przetestować prawdopodobnie 4,25 zł, czy podobnie jak w przypadku euro czy franka, nadal będzie tutaj trwała konsolidacja. I jak na razie sytuacja jest de facto patowa, nie widać tutaj przewagi żadnej ze stron, podobnie jak w przypadku euro, również i tutaj nieco niższy wolumen. No, sam kształt tej świecy już jest nieco bardziej optymistyczny niż w przypadku euro, mniej więcej tak samo optymistyczny jak w przypadku franka szwajcarskiego. Mimo wszystko ta wczorajsza świeca mnie osobiście nie przekonuje i tutaj oczekiwałbym potwierdzenia tej siły ze strony oczywiście kupujących. Jeżeli by do tego doszło, wówczas 4,25 zł, 4,29 zł, 60 zł, czy 4,30 zł, te okolice w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach powinny być testowane. I krótkim podsumowaniem sytuacji na dolarze amerykańskim kończymy program cenowego złotego. Zapraszam na krótką przerwę, a po niej dowiemy się, co warto wiedzieć przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji.